Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie studiujemy przepiękny list do Efezjan, a dzisiaj rozważać będziemy pierwsze jego fragmenty w kontekście wielkiego, Bożego, chrystocentrycznego planu zbawienia. Chciałbym przedstawić moich przyjaciół, z którymi będę dyskutował dzisiaj, rozważał te zagadnienia. To jest Ania, Remigiusz i Mikołaj, a ja mam na imię Zdzisław. Zapraszam zatem do studium tego listu wszystkich. Witam bardzo serdecznie naszych internautów, którzy śledzą tok nabożeństw przez łącza internetowe. Niech Boże błogosławieństwo będzie z nami. Zanim rozpoczniemy nasze studium, chcielibyśmy się pomodlić i uprzejmie proszę Anię do modlitwy. Święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój majestat, bo chcemy Ci dziękować za Pismo Święte, za Twoje słowo, za dzisiaj konkretnie list do Efezjan, nad którym będziemy się pochylać. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość i prosimy o Ducha Świętego, żebyś nas natchnął właściwymi, dobrymi myślami, które przychodzą od Ciebie. I Panie Boże, proszę też o prowadzenie naszych słuchaczy, żebyśmy wspólnie razem wyciągnęli właściwe wnioski i żeby Twoje imię w czasie tego studium było uwielbione. O to proszę i bardzo dziękuję w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Z wielką przyjemnością czytamy o zażyłości, jaka istniała między wyznawcami, chrześcijanami w Efezie, a apostołem Pawłem. Gdy żegnali go przy pewnej okazji, to wszyscy płakali. Stąd Paweł traktował ich jako swoich umiłowanych. I treść listu do Efezjan zawiera wiele pięknych tajemnic Bożych, objawionych przez Ducha Świętego w posługiwaniu Pawła. Czy moglibyśmy przypomnieć tekst, który będzie przewodnią myślą? Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Mamy więc wywyższenie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, którzy realizują odwieczny plan ratowania człowieka. Bardzo proszę, abyśmy takie kwestie, które szczególnie zauważamy, każdy z was, żebyście przedstawiali, wyeksponowali je bardzo mocno. Czy moglibyśmy powiedzieć, z Efezjanami to Paweł tak się sporadycznie spotkał, czy tam część swojego życia zostawił? Przypomnijmy jeszcze te myśli. Tak, no Paweł tam był, pracował dość długo. To było takie miasto trochę na wzór Koryntu, takie, w którym było dużo różnych wpływów z całego świata. Był to ośrodek wielkiego kultu, tak zwane Diany Efeskiej, czy też Artemidy. Tam było dużo magii, okultyzmu, zmysłowości, czyli to było takie teoretycznie pole, wydawałoby się zniechęcające, ale dla Boga to właśnie było zachęcające, bo ci ludzie nie znali. Potem Paweł zresztą mówi, oni byliście daleko, teraz jesteście blisko. I tam się odbywały ciekawe rzeczy, bo tam ludzie palili te księgi. Przecież usłyszawszy Pawła, palili księgi te okultystyczne, te sławiące szatana. I naprawdę tam te dzieci Boże były szczególne i do tego stopnia też ten zbór efeski był ważny, że potem, kiedy Jan pisze objawienie, to ten zbór staje się symbolem tego kościoła w ogóle, tych czasów, takiego, który ma, owszem, jest napisane, opuścił pierwszą miłość, ale generalnie tam wszystko gra, wszystko działa i to jest taki kościół właśnie taki, jakiego sobie Bóg życzy. No jeżeli byśmy uchwycili tę myśl, że
opuścili pierwszą miłość, to rzeczywiście musiało w tym zborze zaznaczyć się, że troszeczkę już tak się przyzwyczaili do łaski Bożej i gdzieś to tak przebrzmiało to gorące uczucie, prawda? Mhm. Więc ten pierwszy hymn apostoła Pawła, bo w Biblii Tysiąclecia treści poetyckie są wyróżnione inną czcionką, aniżeli te, które są prozą. Więc cały ten początek, który jest przedmiotem dzisiejszych rozważań, to jest takim hymnem, taką poezją Pawła. Czy moglibyśmy to przeczytać? Uprzejmie bym prosił. Później może będziemy się odwoływać do niego, ale właśnie te 14 tekstów są przepiękne, są śliczne. Uprzejmie. Czy od 1 do 14? Tak, jeżeli mogę prosić. To ja może przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia Tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Dziękuję bardzo. Lubię takie właśnie teksty, które są taką komasacją myśli, a ty taka głębia jest w nich. I może rozpocznijmy, może nie trzymając się tak niewolniczo opisu, który tutaj przedstawia, ale spróbujmy sobie powiedzieć o zagadnieniu, które dla wielu chrześcijan i dla reformacji szwajcarskiej było czymś no trudnym do zgłębienia, prawda? Mowa o tym, że Bóg wybrał w Chrystusie nie dzieci swoje. Wybrał, przeznaczył, no to się w jakiś sposób wiąże z predestynacją. Jaki tutaj jest sens? Czy to jest jakaś zawężona grupa i ktoś może mówi, a nie ma co, żebym ja się w ogóle troszczył o swoje zbawienie, bo jestem poza grupą wybranych. Jak to odczytujemy, ten tekst? Czy mógłbym prosić o komentarz? Tutaj teksty Pisma Świętego uzupełniają się nawzajem, aby znaleźć całe nauczanie Biblii na dany temat, trzeba przeczytać różne miejsca, w których opisany jest ten sam problem. I oprócz pozostałych tekstów, takim najbardziej przekonującym dla mnie przekonującymi słowami Biblii, mówiącymi o takim powszechnym wybraniu Boga do zbawienia każdego człowieka, są słowa z pierwszego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału i czwartego wiersza, gdzie Paweł pisze o Bożej woli i pisze tak: jest to dobra i miła rzecz przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mhm. To jest odpowiedź. Bóg chce, żeby każdy człowiek był zbawiony. Bóg chce wybrać i powołać każdego człowieka. Są też ludzie, których Bóg powoływał do specjalnych zadań. Mhm. Kiedy powoływał proroka Jeremiasza,
to w scenie powołania go Bóg mówi: wybrałem cię w łonie twojej matki, zanim zacząłeś żyć, już został wybrany do pewnego zadania, więc jest ten Boży wybór, ale to jest po pierwsze wybór powszechny do zbawienia, a po drugie wybór Boga do pewnych zadań, do pewnej misji, do której Bóg już przygotowuje przez całe życie, nawet czasem od okresu prenatalnego. Dziękujemy bardzo. Zatem jeszcze jeden taki argument, który się rzadko pojawia, mi się wydaje, że on jest ważny. Bóg, gdyby działała predestynacja i on wybierał sobie po prostu tych, co chce zbawić i tych, co nie chce, na jakiejś tam swojej podstawie takiej uznaniowej trochę, nie mógłby sądzić ludzi. Na jakiej niby podstawie mógłby sądzić nasze czyny? Prawda? No musiałby sądzić wtedy tylko i wyłącznie siebie, dlaczego wybrał tego, a nie tego. Jeżeli sądowi podlegają wszyscy, a to już wiemy od czasów Salomona co najmniej, no to wyraźnie wskazuje, że pewna doza, nie pewna, tylko wybór, to czy wierzyć, czy nie wierzyć, reakcja na Słowo Boże stoi po stronie człowieka. A wiara jest miarą tego, czy człowiek, kiedyś indziej Paweł pisze, czy człowiek uznaje Boga za kłamcę na przykład, nie? No bo Bóg mówi coś, człowiek może nie wierzyć w to, więc uznaje, że Bóg zmyśla coś. To podlega sądowi. Chcielibyśmy nawiązać, wspominając inne teksty, tak jak na przykład tekst, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiara w Jezusa Chrystusa nie jest warunkiem takim nie do spełnienia, żebyśmy mogli powiedzieć, nie podołam temu, prawda? To jest tylko zaufać Bogu, uwierzyć w Jego Słowo i każdy jest zbawiony. Dla mnie to jest zdumiewające. Słuchajcie, Jezus Chrystus umarł za większą ilość ludzi, niż będzie zbawiona. No, znacznie większą. Za każdego przelał swoją krew. Dla każdego było przygotowane zbawienie. Ja myślę, że można pójść dalej i powiedzieć tak, ponieważ Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka, dzięki temu, mimo że grzeszymy, mimo że niektórzy z nas nie wybierają Boga, Jezusa za swojego Zbawiciela, żyją. Oni dzięki Jego ofierze żyją. Żyli kiedyś i żyją teraz. Tak. Też warto rozłożyć tak równo akcenty. To poświęcenie, ta ofiara, to cierpienie krzyża, to zarówno obejmowało ojca, jak i syna. Prawda? Prawda. To jest bardzo ważne, żebyśmy podkreślali ten aspekt, że to nie jest tak, że Bóg Ojciec jest nieubłagalny, jest taki cyniczny, wysoki, zdystansowany. Był w tej sprawie. Był przy krzyżu Jezusa Chrystusa, gdy Chrystus umierał. Nie dał odczuć obecności, bo Chrystus wypił ten kielich sam, tej goryczy. Ale Bóg Ojciec, to kto ma dzieci, to rozumie to. Aż się drży o dziecko, jeżeli coś się dzieje. A walka Jezusa Chrystusa z szatanem nie była pozorowana. Szatan bił tam, gdzie bolało. I sądził, że odniesie sukces. Karol Barth tak jest fajnie powiedział i to mi się niezwykle spodobało, który powiedział tak, że Bóg i że jest przeznaczenie. Bóg przeznaczył ludzi do zbawienia, a sobie przeznaczył krzyż. W swojej dalekowzroczności tak się stało. Boga nic nie zaskoczyło. Nic. Śliczne to jest. I to jest bardzo ważne, że każdy z nas tutaj w dyskusji uczestniczący, każdy obserwujący przebieg tej dyskusji może powiedzieć: Boże, gdy mi brakuje wiary, to dodaj mi wiary. Ja chcę być zbawiony. Ja chcę należeć do tych wybranych, do tych, którzy przyjęcia dostąpili w Chrystusie. To jest przepiękne przesłanie. Więc to jest pierwszy taki bardzo ważny fragment. A kolejny, co byśmy podkreślili, tym przeczytanym, bo to jest skarbnica myśli, ale posługujemy się takim określeniem, że w okręgach niebieskich, że gdzieś tam zostało to zatwierdzone, zaplanowane, że tam jesteśmy zapraszani, że tam jest nasze miejsce jako zbawionych. Co oznacza ten termin w okręgach niebieskich? Może różne rzeczy oznaczać, ale powołując się tutaj trochę też na list do Hebrajczyków,
12 rozdział, kiedy też Paweł mówi, nie przystąpiliście do tej góry Synaj, tylko do rodziny, do rodziny niebiańskiej, tych duchów, tych istot, które nie upadły. W tym sensie te okręgi niebiańskie, ale to jeszcze też możemy powiedzieć o innych aspektach, to jest po prostu cała rodzina. Pierwsza księga, która w Biblii została napisana, księga chyba się od tego zaczyna, że jest jakaś narada właśnie tych światów, które nie upadły. I tam na nią przychodzi szatan i dostaje pytanie, dlaczego tu w ogóle jesteś z ziemi i tak dalej. Ale to jakby zostawmy. Natomiast tutaj Paweł też, potem ciekawe, że porównuje to już później, w innych lekcjach to będzie, że on porównuje też pogan trochę do tego, że byli od daleko, a są blisko, tak? Ale to można też powiedzieć w ogóle o ludzkości. Byli blisko, potem znowu odcięło nas wszystkich przez grzech, odcięło, ale już Jakub widział drabinę, która łączy, scala te okręgi z nami. Ale właśnie dobrze by było nie skupiać się tylko na miejscu, wydaje mi się, tylko na charakterze, bo to jest istota. Chrystus też powiedział, że ja przyszedłem z góry, jestem tu, ale nie mam, ten, który tu rządzi, nie ma nic we mnie, tak? Czy do mnie nie ma, bo tak de facto my możemy być połączeni, jesteśmy już tutaj, zresztą Paweł pisze, że macie zadatek ducha, który jest pieczęcią, że my jesteśmy połączeni przez charakter Chrystusa w nas. I jak spytałeś, co jest tu istotne, to mi się wydaje, że najważniejsze, to co Paweł chce wbić młotkiem do głowy wszystkim, to jest to, że wszystko jest skupione w Chrystusie. Wszystko absolutnie, nie ma nic poza nim. Jesteśmy tam po prostu umocowani, jak wręcz lina okrętowa do kotwicy, która się też pojawia, zresztą w liście do Hebrajczyków. Kotwica, tam jest po prostu, jesteśmy zadzierzgnięci i tylko się tego trzymajmy. Przez słowo, przez wiarę, przez to wszystko, co Chrystus dla nas robi i zrobił i robi cały czas w niebieskiej świątyni, bo to też są miejsca niebieskie, które są tam, gdzie się realizuje plan zbawienia, czyli przygotowanie nas do tego, żebyśmy nie tylko na bazie obietnicy mogli w to uwierzyć, ale żeby realnie tam się znaleźć. Wiesz, jak bardzo mi się prawda Pisma Świętego podoba? Ona jest taka przejrzysta, taka, powiedziałbym, krótka, taka jasna, że nie sposób pomylić się. Gdy my mamy Jezusa Chrystusa, jak właśnie Mikołaj tutaj scharakteryzował, jako no, kapłana, odkupiciela, wstawiennika, wspierającego nas, który troszczy się o nas, pocieszyciel, to żal mi tych, którzy mają taką plejadę świętych, że przy różnych okazjach już nie wiedzą, do kogo się zwrócić. A w nikim nie ma innym zbawienia. Prawda? W 4 rozdziale, w 12 tekście to mamy w Dziejach Apostolskich wyraźnie. Niech Bóg nas tym prowadzi. A jeszcze taki jeden właśnie zwrot, bo tutaj każde zdanie, każdy wyraz ma jakiś sens i ponieważ on był osadzony w doborze tych słów, w znaczeniu tych słów sprzed 2000 lat, to nieraz niektóre kwestie nam umknęły. Jeżeli byśmy mieli powiedzieć, że jesteśmy odkupieni, ktoś, to co to? No to samo słowo w swoim znaczeniu już niesie pewne przesłanie. Odkupiony to jest ktoś, kto stracił prawo do czegoś i żeby móc być przywróconym na przykład do wolności, no musi być odkupiony przez kogoś innego. Tak. Skoro samemu nie potrafi wykupić siebie z tych tarapatów, z tego problemu, z tych długów, jakkolwiek by to nie nazywać. I odkupienie jest jednym z kluczowych słów w teologii świętego Pawła, tak, gdzie właśnie to odkupienie jest synonimem ofiary złożonej przez Pana Jezusa, żeby człowieka wyzwolić z tego długu, którym jest grzech. To oczywiście jest wzięte z symboliki też Starego Testamentu, symboliki ofiar, gdzie ofiary składane w świątyni za grzechy człowieka odkupywały tego człowieka z poczucia winy, z poczucia grzechu, dawały mu z powrotem wolność. Ale nie jednemu ciążą kajdany, które mu szatan założył. I dyby, i kuny, jak to bykolwiek nazwał. A Jezus Chrystus nas odkupił. Tak, i tutaj oprócz tego, że odkupił, to jeszcze Paweł wspomina, że dzięki temu odkupieniu mamy odpuszczenie grzechu. Prawda? I tutaj łączą mi się te słowa ze słowami z listu Jana, pierwszego listu Jana, który mówi o tym, że
krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyni nas, tak jak mówią te piękne starotestamentowe porównania, czynią nas czystymi jak wełna, chociaż wcześniej mogliśmy być czerwoni, skalani, zbrukani jak szkarłat. Odsuwają te nasze grzechy od wschodu do zachodu, a Bóg wrzuca te grzechy w głębiny morskie. To jest pewna przeszłość. Ale wiecie, że z tym odkupieniem to nieraz jest tak dziwnie. Przypomina mi się historia, jak tresują słonie. Przytwierdzają ich czymś bardzo mocnym. Ograniczają ich swobodę. A później, nawet gdy tego łańcucha nie ma, to one tak reagują, jakby na łańcuszku byli. I co to oznacza, że my jesteśmy odkupieni i powinniśmy umrzeć dla grzechów, po prostu umrzeć dla dawnego Pana? Dokładnie. Jak myślisz to, Ania? Czy byłabyś uprzejma rozwinąć tę właśnie myśl, że komu grzesznik jest zaprzedany? A kto go kupił i co mu dał? My niestety rodzimy się ze skłonnością do grzechu, a grzech jest niewolą. Niewolą, w której jesteśmy w niewoli szatana. I Jezus Chrystus odkupił nas, to znaczy zapłacił cenę za przestępstwo prawa, jakiego my dokonujemy, czy dokonaliśmy, czy będziemy dokonywać. On zapłacił cenę za przestępstwo prawa, które myśmy złamali. Wobec powyższego jest to coś, co powoduje, że możemy czuć się już zbawieni, ale ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na pewien niuans z 4 wersetu, o którym nie mówiliśmy. Mhm. W moim tłumaczeniu jest tak, on wybrał nas w nim, czyli w Jezusie Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy wobec niego, czyli Boga Ojca, byli święci, nienaganni i żyli w miłości. To jest też dar od Boga. Moc, którą możemy prosić Boga, Jezusa Chrystusa, o to, żebyśmy mieli siłę do bycia posłusznymi, tak, ale siłę, żebyśmy się mogli opierać pokusom. No właśnie. No. Bo to jeszcze, nie wiem, czy Ania skończyłaś, bo nie chciałam się skończyć słowo, ale właśnie to jest też istotne w tym akurat liście, bo to się pojawia 3 razy. Paweł tu pisze wprost, potem pisze o pełni Chrystusowej, żebyście dorośli do takiego pełnego Chrystusa. Potem jeszcze mówi o tym, żeby nie było w tym kościele zmazy, skazy, zmarszczki, a niczego w tym rodzaju, prawda? Żeby uświęcić przez słowo. To jakby wydaje mi się, że powinniśmy to mocno jako sztandar podnieść, bo czasami jesteśmy oskarżani o to, że tutaj uczynki głosicie, bo sabat, przykazania zachowywać. No tak, no właśnie, czyli istotna jest łaska Boża, od tego się wszystko zaczyna, no bo my nie możemy sobie postanowić, że będziemy zachowywać prawo. Nie możemy też, nawet gdyby Bóg nam dał potem moc do jego zachowywania, uznać, że nic się nie stało. Musi być jakaś zapłata za to, co zrobiliśmy. I Paweł to wyraźnie pisze, że on nie tylko został zabity, ale też wstał. Czyli nasze grzechy, skoro wstał, zostały przebaczone, no bo gdyby nie zostały, to on by nie wstał, nie zostałby w grobie. Ale potem to, o czym Ania powiedziała, jest to pytanie, no dobrze, no przebaczono mi, ale co dalej? Ja jestem słaby, nie mam siły. I to Paweł też w liście do Rzymian z kolei pisze. No ale ktoś mnie wybawi z tego ciała śmierci, no. Jest inny zakon w moim ciele, no i co mam zrobić? I mówi, chwała Bogu, że jest Jezus Chrystus, który potępił tam potem grzech w ciele. I taki ciekawy, już kończę, takie zdanie wygłasza do Rzymian, ale wy już nie jesteście w ciele. Czy do duchów pisze? Nie, po prostu duch was prowadzi. Ten, o którym tutaj też pisze, że jesteście nim zapieczętowani, dzięki słowu duch zmienia nas na przestrzeni życia, nasze charaktery. Przynajmniej powinien. Bo jeżeli tego nie ma, no to my budujemy nas na piasku. Tak? Ale musimy podkreślić tę myśl, że zbawienie, a uświęcenie to są kwestie dwie różne. Jeżeli przychodzisz do Boga, to jakby był czarny jak ziemia, i zawołasz, Panie ratuj, i chociażby było to jedno zdanie jak łotra na krzyżu, to Jezus Chrystus mówi, masz zbawienie. A ile ci Pan Bóg tego życia da, to nie po to, żeby w
wstyd Bogu przynosić jako dziecko Boże, tylko żeby żyć tak, żeby chociaż trochę tego podobieństwa w nas się odzwierciedlało. I w naszej mocy to jest niemożliwe. Tylko w mocy Ducha Świętego, gdzie tutaj jest podkreślone. Paweł pisze te słowa do Efezjan, do ludzi, którzy pochodzili z kultury hellenistycznej, z kultury pogańskiej i prawdopodobnie pisze te słowa, żeby potwierdzić ich tożsamość. Ponieważ zostali chrześcijanami, zmieniło się ich całe życie, dlatego potrzebowali wsparcia w postaci potwierdzenia ich tożsamości, że są osobami ukochanymi przez Boga, że są przeznaczonymi do zbawienia, że celem ich życia jest zbawienie, aby wiedzieli i przypomnieli sobie, no, którą drogą duchową mają iść, jaki jest sens i cel tej drogi. Nawiązując do niewoli, gdy zwracasz się do Jezusa Chrystusa jako do swojego Zbawiciela, Odkupiciela i w wierze mówisz, ty przelałeś za mnie krew, to z brzękiem spadają kajdany, którymi cię skłukł szatan. A żeby nie mieć tych manier tego słonia, który dalej już, że bez kajdana, ale zachowuje się, jak byłby w kajdanach. Bóg nas wyzwolił, Bóg nas przez Ducha Świętego podniósł. I jest takie zdumiewająca sprawa. Pan Jezus kiedyś mówił tak. Idzie książę tego świata, ale we mnie nic nie ma jego. My możemy powiedzieć to samo, bo jesteśmy okryci szatą Jezusa Chrystusa. Zbawczą szatą Jezusa Chrystusa. I Bóg, gdy spogląda na nas, to spogląda przez zasługi Jezusa Chrystusa. I ta perspektywa jest najważniejsza. Szatan nie ma w nas nic, dlatego że my jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa. My nie mamy żadnych zobowiązań wobec szatana. Mówię o tych, którzy nieraz próbowali coś o okultyzmie mówić i próbować, tak jak Efezjanie, a znam takich ludzi, i szatan sobie rości pretensje, nawet takie pokoleniowe, że mam prawo do tej rodziny, bo kiedyś tam ktoś... Nie. Skończyły się kajdany, z brzękiem opadły. Nic szatan do mnie nie ma. Ja jestem własnością Jezusa Chrystusa. A jak grzeszę, to mówię, zgrzeszyłem, przepraszam. I rzecz w tym, ktoś tak pięknie powiedział, że uświęcenie to jest taki proces do góry, ale... Każdy z nas jest realistą, nawet Paweł mówi, któż mnie wybawi z ciała. I nieraz jest upadek, i znowu jest krzyż, i znowu idziemy do góry, znowu upadek, i znowu krzyż. I możemy postępować w naszym uświęceniu dzięki mocy Ducha Świętego. Łaska zbawcza jest łaską wybawienia i łaską wzmacniającą siły do lepszego życia. Cudne. Z tym, że jeszcze ja bym tutaj dodał tej perspektywy adwentystycznej Dnia Pojednania, który jednak też w pewien ostateczny sposób rozprawia się z grzechem w ogóle. I ten cel, o którym Paweł pisze, świątynia była też tak skonstruowana, że zaczynało się wszystko od baranka, jego krwi, to o czym powiedzieliście, że potem arcykapłan usługiwał to krwią, ale celem, tą drogą arcykapłana przez cały rok, było miejsce najświętsze, czyli ten pełnia charakteru Chrystusa, tak? Tam były 10 przykazy, czyli charakter Boży w skrzyni przymierza. I ostateczne pojednanie. Pojednanie się dokonało na krzyżu, to Paweł pisze wyraźnie, ale ono się dokonało w sposób ogólny dla ludzkości. Ale i kiedy my przynosimy te grzechy, też je wyznajemy, Bóg je nam odpuszcza. Ale do czasu Dnia Pojednania, kiedy ostatecznie zapada decyzja. Jakby w Starym Testamencie to było oczywiście symboliczne. My wiemy, że ten sąd, o którym się uczyliśmy w poprzednich lekcjach, też w tym poselstwie trójanielskim, zakończy ten etap. To nie jest tak, że będziemy upadać, tylko po prostu się zakończy etap i Bóg podejmie decyzję. Więc w czasach końca... Dlaczego o tym mówię? Bo chrześcijaństwo dzisiaj mówi, że jesteśmy ukryci w Chrystusie, to w pewien sposób neutralizuje konieczność przygotowania się na Jego przyjście. To znaczy, że będę upadał, to wszystko jedno, może czy sabat, czy niedzielę święcę, czy palę papierosy, czy klnę, zdarza się, tak? I jakby w tym sensie Paweł pisze, nie, uważajcie, ta droga w nim, tylko w nim, nie, że my sobie postanowimy, jest istotna i to jest celem.
Ja trochę się zawsze buntuję, jak właśnie ktoś mówi, że chodźmy do uświęcenia, ale też nie przesadzajmy, no bo to tak jakby ktoś powiedział, pojedźmy do Krakowa, tylko tam nie dojedziemy, nie? Ważna jest droga. No Paweł, uważam, że co innego mówi w tym liście. No osobiście sądzę, że tekst, który mówi święty mi bądźcie, jako ja jestem święty, to jest perspektywa na wieczność. Na wieczność, prawda? A łaska Boża ma nie tylko siłę odkupieńczą, ale i wybawia nas i zmienia nas. Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Musimy pamiętać o jednym, że Jezus Chrystus, żyjąc na tym świecie, nie używał żadnej innej siły, mocy, jaka by nie była dostępna dla nas. On przeżył swoje życie jak zwykły człowiek, nie używał swoich boskich mocy. Więc teoretycznie mamy szansę żyć tak jak On, jeśli będziemy Jemu się oddawać każdego dnia i prosić o prowadzenie. Teoretycznie taka rzecz jest możliwa, według mnie. Więc w Piśmie Świętym Pismo Święte nie upoważnia nas do rozstrzygnięcia takiego 100%, jak za mało znamy. Poczęcie Jezusa Chrystusa jest wielką tajemnicą, ale był poczęty z Ducha Świętego. Prawda? Prawda. No więc... Ale zbawił nas po to, żeby nie skąpić Ducha Świętego. Więc Paweł ciągle podkreśla, że rola Ducha Świętego to spełnia takie funkcje, które istniały no, w transakcjach handlowych, prawda, w potwierdzeniach własności. Moglibyśmy to wyakcentować właśnie, bo to jest chyba bardzo ważne. No tak, to są naprawdę piękne i ważne słowa, które mówią o tym, że ci, którzy przyjęli zbawienie, są zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Hmm. A Bóg obiecuje Ducha Świętego każdemu, kto wierzy. Ten Duch Święty, to zapieczętowanie jest takim potwierdzeniem, tak jak... W paralelnych słowach apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian, że ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi, więc ta współpraca z Duchem Świętym, ta obecność Ducha Świętego jest dla otoczenia takim potwierdzeniem, że dana osoba należy do Boga, że jest jego własnością. No Paweł troszkę dalej też ostrzega, aby nie zasmucać Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani, więc to też nie jest taki dar bezwarunkowy. Ten dar można utracić, jeżeli się traci łączność z Bogiem i można pozostać bez tego daru, ale to jest takie przypieczętowanie przyjęcia zbawienia przez człowieka. Jeszcze tutaj by też można dodać. To jest ważna myśl i troszeczkę poświęcimy jej czasu, prawda? Ale Mikołaj... Ja tej myśli właśnie, bo no to Duch Święty, Duch Święty też warto dodać, bo tutaj pewni ludzie mają z tym też problemy. On nie jest dany po to, żeby siebie wywyższać, tylko Chrystusa. Tak. On jest nam dany po to, żeby świadczyć o Chrystusie, żeby rozpoznawać Jego głos. On będzie świadczył o mnie. Tak. I żeby dawać nam moc właśnie do zmiany. Kiedy widzimy, a to jest coś nie tak i łatwo człowiek powiedzieć, no dobra, trudno, a jednak Duch nas w pewnym sensie też ciśnie jakimś tam, żeby wiarą złapać się mocy Bożej, bo to też nie ciśnie nas po to, żebyśmy sobie coś postanawiali, to jest bardzo ważne, tylko żebyśmy zwracali się do Boga, czasami On w tych westchnieniach nawet jest wspomniany, że za nas wzdycha do Boga, żebyśmy my wiarą mogli trzymać się mocy, bo wszystko nam zostało dane w Nim i ten Duch jest właśnie Chrystusem w nas. To jest też ciekawe takie dookreślenie, że Duch Święty jest rękojmią dziedzictwa, tak. Prawda? Rękojmia to jest pewnego rodzaju obietnica, to jest pewne zapewnienie, że zadatek, tak, że zostanie to wypełnione do końca. Więc człowiek wierzący, który ma pewność posiadania Ducha Świętego, jednocześnie ma też pewność zbawienia. Wrócę do tej myśli za chwileczkę, ale Mikołaj wyrażał coś takiego, że Duch Święty tak naciska. Tak naciska, jak się pieczęć przygniata i Duch Święty
też jest przyrównany właśnie danie Ducha Świętego do aktu pieczętowania, gdzie pieczęć ma określoną treść. Pieczęć też jest pewną siłą wyciska, prawda? I dałby Bóg, żeby chociażby nie wiadomo jakie problemy w twoim życiu, żeby jednak treść Bożej pieczęci była widoczna. To jest śliczne. Pieczęć ma jeszcze jedno odniesienie w tamtych czasach, czasach Nowego Testamentu. To był symbol przynależności do kogoś. Pieczętowani byli niewolnicy. Więc to posiadanie Ducha Świętego po pierwsze jest taką manifestacją, że należymy do Boga, a po drugie pokazuje, że nie ma możliwości bycia neutralnym. Że albo się jest zapieczętowanym Duchem Świętym, albo ktoś inny przykłada swoją pieczęć na człowieka i bierze go we własność. Tak. A chciałbym was się spytać, a czy wy macie Ducha Świętego? Tą rękojmię, tę pieczęć? Macie? Oczywiście. Tak. Także inaczej moglibyśmy studiować pismo. Ale nie mówicie językami. I nie widzę ogni, tych pomyczków nad głowami. Nie widzę, prorokujemy. Nikt cudów nie czyni. W czym rzecz, że możemy dalej mówić, że Duch Święty jest rękojmią, jest tą pieczęcią, tym zadatkiem, tym, które kieruje naszą uwagę na krzyż. Czy to są puste słowa, że tak? O co chodzi? Ja mówię po angielsku. Duch Święty jest pomocnikiem w utrzymywaniu bardzo bliskich relacji z Bogiem. To, co też mówili z do Rzymian, że ci, którzy mają Ducha Świętego, mogą wołać do Boga Abba Ojcze, czyli odnosić się do Boga w taki bardzo intymny sposób. I to nie na zasadzie formalnej, ale takiej autentycznej. I to jest chyba największe poświadczenie tego, że dana osoba posiada Ducha Świętego. Wiecie, że ja mam takie dogłębne przekonanie, że spotkałem w życiu osoby, które były aż przepełnione Duchem Świętym. Jak widzę nieraz starszych zboru, którzy są tak cierpliwi, którzy taką mają działanie takie scalające, którzy są tak życzliwi, którzy potrafią przyjść i przygarnąć kogoś, to mówię, to jest z Boga. To nie jest z człowieka. I Duch Święty wie, jakie dary w jakim czasie się daje. I myślę, że powinniśmy ciągle prosić o dar Ducha Świętego, żeby nas wyposażył w takie przymioty, które są niezbędne dla misji naszej. Jakie byśmy takie przymioty wymienili? Owoc ducha, tak? Mówisz o miłości, no cierpliwości. Tak. No miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, wierność, to wszystko, opanowanie, to jest wszystko właśnie świadectwem, że Duch Święty mieszka w nas. Tak jest. No. Bo płomienie są znakiem tego, że Duch Święty działa przez nas. Tak. To jest całkowicie inna sfera działania Ducha Świętego. Więc chwała Bogu, że Jezus Chrystus słowa dotrzymał. On powiedział, że ja odejdę, ale pożyteczne jest dla was odejście, bo Duch Święty przyjdzie. I Duch Święty z niesamowitą mocą, zasobami łaski, z umiejętnością obdarzania prostych ludzi przymiotami, które ich czynią nadzwyczajnymi w służbie Bożej. I to jest dowód, że Duch Święty jest wśród... Przez wszystkie pokolenia On trwa. Proszę bardzo. Jest jeszcze też powiedziane, Chrystus mówi to, że to jest bardzo istotne, że On nie będzie mówił sam od siebie, ale z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze raz, Duch Święty został dany tylko po to, żeby objawiać Chrystusa, nie siebie. Dlatego ludzie czasami mają z tym problemy, czy Duch Święty jest osobą, czy nie osobą, bo On po prostu stoi i świadczy o kimś innym niż On. I to jest bardzo istotne, to dzieło takie, kiedy nie ma Chrystusa fizycznie między nami, ale jest, On jest przez Ducha. Jezus Chrystus ciągle zwraca uwagę na Ojca, zauważyliście? Tak jest. Ciągle na Ojca, ciągle. A Duch Święty ciągle na Jezusa Chrystusa. To jest takie piękne, jak... Wiecie, to jest świadectwo kultury osobistej, bym powiedział wśród ludzi. Bo ci, którzy mówią tylko o sobie, to są trudnymi współżyć. Ja myślę, że jeszcze jedną warto rzecz bardzo w tej lekcji podkreślić, że
No to tak można czytać ten wstęp do listu do Efezjan jako taki pean, też mówiłeś o poezji. I to jest prawda, ale on nie został napisany w tym celu, jako pean, żeby, nie wiem, się unieść. Tylko, i to nie jest też taka grzecznościowa forma, nie wiem, ambasador do ambasadora, to jakieś formy, są formułki, to trzeba umieścić, bo tak będzie ładnie, tylko to jest pewnego rodzaju przeżycie. I wydaje mi się, że to też jest istotne, bo my, mówiąc o tamtych czasach, mówimy, a Chrystus, no to i dla nas to już jest cały, za tym Chrystusem stoi bagaż i historii, i doświadczeń, i naszych, i znajomości. A za tamtymi ludźmi nie stało to. Oni położyli całą swoją nadzieję i mówili w tak odważny sposób o stolarzu z Nazaretu, którym znaleźli Boga. I to jest naprawdę wielce odważne świadectwo tych ludzi tamtych czasów, kiedy oni nie wstydzili się, że to jest trochę dziwne, że stolarz i że on umarł i że z martwych wstał, tylko że to po prostu było tak potężna ich wiara, że byli w stanie go wywyższać jak Boga, no bo on de facto jest Bogiem, co nawet niektórym dzisiaj przychodzi z trudnością uwierzyć, że to jest możliwe, że ktoś, człowiek, jak to jest możliwe, a oni jednak cały swój jakby autorytet, też taki ludzki, no po prostu, jak ich będą, jak będą postrzegani, położyli w tym, w nim. Ale byli wspierani przez Ducha Świętego i mieli dary Ducha Świętego i czynili różne znaki i cuda, które wspierały ich w tym działaniu. Dzięki czemu? Dzięki temu, że mieli wiarę. Ja bym to odwrócił. Że dlatego byli wspierani, bo oni mieli taką wiarę. Tak. Gdyby tak trochę, była, może nie, ale mówmy głównie o Bogu, a po Chrystusie to później powiemy. No nie, to by ich tak nie wspierał. Inni mówili, że widać, że oni chodzili z Chrystusem. I dałby Bóg, żebyśmy byli tak prowadzeni przez Ducha Świętego i tak byli blisko żywego Słowa Bożego, żeby inni mogli powiedzieć, że no widać, że on chodzi z Chrystusem. Że spotkaliście się z czymś takim, że ktoś mówi, Pan jest jakiś inny. Jeżeli my jesteśmy przy Bogu, to zaczynamy być ludźmi nie z tego świata, ale z Bożego świata. W tym tekście występuje też takie zagadnienie o pełni czasów. I chciałbym, żebyśmy jeszcze o tym kilka słów powiedzieli. Co to oznaczało w ustach Pawła, że nadeszła pełnia czasu? Ja bym odpowiedział, że kiedy wypełni się zamierzony przez Boga okres, czas, w którym on postanowi, że zakończy historię grzechu. Różnie to u nas te dyskusje właśnie się odbywają, czy to jest, kiedy jest ten koniec czasu łaski, tak? Czy to jest przy przyjściu Chrystusa, kiedy już zakończy się historia grzechu, czy wcześniej, kiedy się zakończy służba arcykapłańska, kiedy ten słynny tekst Daniela 12:1, kiedy Chrystus stanie i złoży szaty kapłańskie i założy szaty królewskie, który też zresztą w objawieniu 14 rozdziale jest powiedziane, kiedy zakończy się poselstwo, Chrystus zakłada szaty królewskie. Więc w rozrządzeniu zupełności czasów, kiedy plan, który został zamierzony przed założeniem świata, o tym jest napisane w tym, wypełni się i Bóg uzna, dobrze, no tu jest czas, idę objąć królestwo. Ale słuchajcie, w każdym momencie jest jakiś czas. Izrael wyszedł, jest powiedziane, że dokładnie wyszedł w tym czasie, tak, gdzie Bóg zamierzał to uczynić. 70 tygodni przeznaczone dla narodu izraelskiego też się w pewnym miejscu skończyło. To nie jest tak, że jest nieokreślona przerwa w działaniach Bożych. Wszystko się jak w zegareczku wypełnia i Boży zegar nie stanął. Tak, przyszedł czas na to, żeby Paweł trafił do Efezu. Tak. Przyszedł czas na to, żeby Efezjanie przyjęli Ewangelię, to wszystko jest wpisane w ten wielki Boży plan zbawienia człowieka. Może byśmy powiedzieli każdemu, który nas słucha, że do ciebie też Pan Bóg ma plan. I może nadeszła chwila, żebyś odpowiedział na Boże Słowo, na Boży apel, na działanie Ducha Świętego, bo przyszedł dla ciebie też już czas. I będzie moment, gdy Bóg z potęgą Jezus Chrystus, jako osoba dysponująca czymś, co On powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przyjdzie, chwale Boga, chwale aniołów i zakończy się cały ten... Ja źle mówię. Bo w zasadzie u Boga nic tak, że się zakończy. Każdy koniec jest początkiem nowej rzeczywistości. I nadejdzie czas szczęścia, radości. Niech Bóg będzie uwielbiony, że w liście do Efezjan, do ludzi ześwieczonych, którzy ulegli okultyzmowi,
którzy już tak troszeczkę wychłodzeni zostali w tym chrześcijaństwie. Tak gorący list apostoł Paweł kieruje i ten list pobudza każdego z nas do wiernej służby dla Boga. Niech Bogu będzie cześć i chwała i wszystkich gorąco zachęcamy do studiowania listu do Hebrajczyków. On będzie również listu do Efezjan. On będzie przedmiotem studiów w następnym naszym spotkaniu, gdzie potęga Jezusa Chrystusa jest szczególnie wyniesiona. To będzie tematem kolejnego studium, prawda? Kończąc lekcję naszą, kończąc nasze studium, uprzejmie proszę, aby Remigiusz pomodlił się z nami. Bardzo proszę. Panie Boże, chcemy Cię błogosławić słowami listu do Efezjan. Chcemy Ci też powiedzieć, że chcemy, żebyś był błogosławiony jako Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za Twoje błogosławieństwa dla nas, te błogosławieństwa, których nas obdarzasz. Przede wszystkim błogosławieństwo odkupienia, błogosławieństwo przebaczenia grzechów, błogosławieństwo wybrania nas i prowadzenia nas, ale też wszelkie inne błogosławieństwa. Dziękuję za to, że Pan Jezus przyszedł w określonym czasie, umarł za nas i otworzył nam drogę zbawienia. I chcę teraz prosić Cię też, abyś błogosławił wszystkich, którzy oglądają to studium, aby odczuwali Twoją bliskość i odczuwali chęć bycia Ducha Świętego wśród nich i aby odpowiedzieli na tą Bożą chęć. O to proszę Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Tak jak powiedziałem, jesteśmy na początku studium listu do Efezjan i wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zapraszamy, aby również w następną sobotę mieli czas zbliżyć się i otworzyć łącza internetowe, otworzyć Pismo Święte, aby czytać i poznawać tajemnice od wieków przez Boga ułożone, odkryte dla każdego z nas. Amen. Amen.